Dzień dobry, witam serdecznie w to niedzielne popołudnie. Z tej strony Roma Janka oraz studenci z kabaretu Luzik, który działa przy Nagielskim Ośrodku Kultury w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przed nami kolejna audycja z cyklu Razem Raźniej. A o czym dzisiaj będziemy mówić? Jeszcze kilka wspomnień o naszych babciach i dziadkach oraz sprawdzimy, czy faktycznie wesołe jest życie staruszka. Zostańcie z nami. Babcia nasza, ach babcia, choć nie chodzi już w kapciach i nie jest cała w papilotach, a w ręku ma raczej pilota. I czasem siada do komputera, bo chociaż to taka era, to nadal jest tak kochana i uśmiech ma dla nas od rana. Zawsze ma też dobrą dla nas radę i nie krzyczy prawie wcale. Ma miłość taką, co nikt, i opowiadać możemy jej sny. Nigdy nas w niczym nie wyśmieje, a pomoże, czasem przed rodzicami ukryje. Nie powie nam, nie mam czasu teraz, choć przecież ma wiele zajęć. Uniwersytet Trzeciego Wieku, kabarety ludzi. Możemy na nią liczyć o każdej porze, nawet gdy jest w złym humorze. Zatem dziękujemy ci, babciu. Chociaż tutaj już wszyscy jesteśmy dziadkami i babciami, to mile też wspominamy naszych starszych rodziców, babcie i dziadka. A ja tutaj dla maluchów chciałem przeczytać wiersz o takiej babci, takiej, jaką sobie ja zapamiętałem, taką prosto z paterka. Wiersz nazywa się Aeroplanie. Aeroplan, chcę dla przypomnienia powiedzieć, że to znaczy samolot. Miała babcia kurkę złotopiórkę, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka. Babcia za nią truchtem drepce, wraca i krzyczy: a ja nie chcę! A tam zaraz blisko to było lotnisko. Kurka się tam zapędziła, aeroplan zobaczyła. A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia hopla, też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, drapać, dziobać, rzucać, miotać, szarpać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle. Aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka wskrzek, a babcia w płacz: co się dzieje, kurko, patrz! Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kozła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja, skacze, coraz wyżej się unosi. Chociaż babcia błaga, prosi, chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak boże krówki, a kurek to nawet nie było widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat, chmury już były w dole i ziemię zasłoniły. Ach, babciu, krzyczy kurka, na głowie stanął świat. Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed nimi. Ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby połknął samolot, ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy, porządek wszędzie. Nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Siedzi dziadek w pokoju i myśli. No więc podchodzi do niego babcia i mówi: no co tak siedzisz, chłopie, co tak myślisz?
Co masz taką smutną minę? A wiesz co, bo ja zapomniałem, jak się nazywam. O ty, sklerotyk się znalazł. Nie wiesz, jak się nazywasz? Ja to pamiętam wszystko, nawet sprzed pierwszej komunii. Ty, stary, nie wiesz, jak się nazywasz? No to gadaj, jak się nazywam? Babcia siedzi, myśli, myśli. W końcu mówi, ale to dzisiaj potrzebujesz wiedzieć. Spotkały się dwie babcie, siedzą na ławeczce. Jedna do drugiej mówi, słuchaj. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Ty do swojego męża ciągle kochanie, kotku, skarbie. Czy on jest naprawdę aż taki super? Nie, moja droga, tylko ja 10 lat temu zapomniałam, jak ma na imię i wstydzę się mu zapytać. Trzy staruszki rozmawiają o różnych rzeczach. Wreszcie rozmowa schodzi na temat sklerozy. Coraz gorzej z moją pamięcią. Dziś rano stałam na schodach i nie mogłam sobie przypomnieć, czy wchodzę, czy schodzę? No nie mogłam. Na to druga. A ja któregoś dnia siedziałam na brzegu łóżka i nie wiedziałam, czy wstaję, czy kładę się spać. Trzecia mówi tak. Na szczęście moja pamięć jest tak dobra, jak zawsze była. Odpukać i staruszka puka w stół. I zaskoczona pyta, kto tam? To musimy się pośmiać także z siebie. Starszy pan i starsza pani spotykają się tak już od dobrych 7 lat. W końcu ten starszy pan zdecydował się pani oświadczyć. Więc pani szybko powiedziała, tak. Następnego ranka pan się budzi, ale nie pamięta, co pani odpowiedziała. Zastanawia się, była uszczęśliwiona? Chyba tak. No nie wyśmiała mnie. Po godzinie daremnych prób przypomnienia sobie, jak to było, no dzwoni do swojej pani serca. Zawstydzony przyznaje, że nie pamięta jej odpowiedzi na propozycję małżeństwa. A co na to pani odpowiedziała? Tak, bardzo się cieszę, że dzwonisz. Pamiętam, że powiedziałam tak, ale niestety zapomniałam komu. Przedmieścia gorzki smak. Autobus rusza w krótki rejs. Zdeszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok. Jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. To, co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać. A w kinach tyle pustych miejsc. Z niedawnych zdarzeń ścieram kurz. Babiego lata wątłą sieć. O, jestem wiatrem, śpiewam wiatr. Jestem łąką trawy źdłem. Jak biały jacht nieznany płynę. Stać.
Oburzona babcia wchodzi do pokoju wnuczka. Od pół godziny wołam cię i wołam. Dlaczego nie przychodzisz? Ale ja nie słyszałem, że babcia woła. No to mogłeś chociaż przyjść i powiedzieć, że nie słyszysz. Ponieważ słuchają nas mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nakle i cieszą się, że opowiadamy takie dowcipy i różne scenki robimy. Słychać u nas też zadowolenie w głosie, więc powiem tak. To jest taki inny dom pomocy, jest dyskusja przy porannej kawce. I pan Franek mówi tak, wiecie, ja już mam tak słabe ręce, że ledwo trzymam filiżankę. Na to pan Piotr, a ja mam tak słaby wzrok, że nawet nie widzę u ciebie filiżanki. No, mówi inny pan, ja też ostatnio głosowałem, nawet nie widziałem dobrze nazwisk na karcie. Co mówisz? Mówi kolejny, mów głośniej. Kolejny pan mówi, ja mam taki reumatyzm, że nawet nie mogę się do was obrócić. Inny szybko do przysiadł się i mówi, słuchajcie, a ja jestem taki ciśnieniowiec, że jak tylko wstanę, to tak mi się kręci w głowie, że nie mogę nawet zrobić kroku do przodu. Ta, włącza się inny. Ja mogę, ale nigdy nie pamiętam, dokąd miałem iść. Dodają pozostali, no widzicie, taka jest cena naszego podeszłego wieku. A na to Piotr, no tak, ale słuchajcie panowie, no nie jest tak źle. Przynajmniej mamy jeszcze wszyscy prawa jazdy. Tutaj wiersze, żarciki, a ja wspomnę moją babcię. Gdyby porównać nas z naszymi babciami, to jest niebo a ziemia. Nasze babcie zawsze na szaro, w fartuszkach, długie suknie, a my jak nastolatki. A pewnie. Jednak babcie nasze miały coś w sobie takiego, czego pewnie my nie mamy. Jakiś taki spokój, dystans do świata. I wspominam zawsze babcie i jej najgorsze przekleństwo, jakie z jej ust wyleciało, to było, zgadnijcie co? Kurka wodna, kurka wodna. Nic z tych rzeczy. Selera! Jak usłyszało się selera, to należało szybko wyjść gdzieś, zginąć sprzed oczu babci, bo to już było przekroczenie wszelkich granic. I jeszcze jedną rzecz wspominam. Zawsze jak babcia wysyłała mnie po kiszoną kapustę na surówkę, zawsze kazała mi kupić pół kilograma więcej. Bo zanim przyszłam z nią, to te pół kilograma więcej ginęło. Kiedy Ela wspomniała swoją babcię i o to przed oczyma stanęła mi moja babcia Marysia, czyli mama mojego taty. Ona miała też nieprawdopodobną cierpliwość. I jedną piękną cechę, jej zainteresowania były fotograficzne w tamtych czasach. Pomyślcie, ja pamiętam nawet jako dziecko ten aparat, który używała, ale za jedno byłam jej bardzo wdzięczna, bo zawsze mówiła, broniła mnie przed moją mamą, która tak ciężko pracowała fizycznie w ogrodzie, na polu i mówiła, Łucka, niech ona się tylko uczy, ucz się dziecko, ucz, niech ona nie pracuje, patrz jak ona ma małe dłonie. I babcia mnie bardzo chroniła przed pracą fizyczną, bo ja nie lubiłam pracować w ogródku i faktycznie chowała mnie gdzieś w ogrodzie, ja czytałam książki, pisałam różne rzeczy. Dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkim wspaniałej niedzieli i pięknego tygodnia. Do usłyszenia następnym razem.